Witamy w kolejnym meczu! Już ostatni mecz dzisiejszego dnia, który jest streamowany, ale w waszym ulubionym duecie oczywiście jestem ja, Kamil Macet-Nawrocki, a ze mną jest... Przemysław Pamałżowski, no witam. Na pierwszym meczu mnie nie było niestety, no albo może dla was stety, ale już teraz, nie wiem czy się cieszycie czy nie, ale jestem i będę z wami i z Kamilem będziemy komentować dla was ten mecz. I już za krótką chwilę powinniśmy przechodzić zapewne do draftu. Tak jak mówiłeś, na pewno się cieszę, że jesteś, tu nie ma co wątpić, a jeżeli chodzi o mecz, który teraz będziemy widzieć, czyli Obama kontra Zyg, no to akurat już prawie żeśmy zaczynali, ale jednak jeden z zawodników wyszedł, ale jak widzimy, już wszystko jest na miejscu i zaczynamy bany. Zaczną banować zawodnicy drużyny Zyg, więc tutaj czekamy na pierwszy ban i zobaczymy, co to będzie za ban. Jest Blitzcrank. Tak, z tego co spojrzałem przed meczem, to przeciwny support jest mainem właśnie tego czempiona, a wiemy jak bardzo może być, że tak powiem, upierdliwy w early game'ie, łapiąc przeciwnika i często uniemożliwiając farmienie. Spójrz na bany Obamy, bardzo ciekawe jak na razie, Aurelion i Ivern, nie wiem czy to są jakieś troll bany, tak szczerze mówiąc, no bo takie czempiony, no jeszcze ten Ivern ok, ale Aurelion, jakoś tego nie widzę, jest tutaj, nie wiem co to jeszcze mogłoby pójść, zbanowany Echo, to już akurat chyba taki normalniejszy ban. No ja bym jednak na ich miejscu tutaj chyba zobaczył, czy tutaj nie zbanować tego Garena, widzimy nazwę Fidget Garen, może coś to ma jakieś coś ze sobą wspólnego, pewności nie mam, ale tak tylko sobie podejrzewam. I mamy pierwszy pick na topa ze strony Zyg, jest to Mordekaiser, chociaż też nie będę tak mówił na topa, może to być dżunglę, bo Mordekaiser ostatnio też grany na dżungli. Tak, a z drugiej strony Udyr, którego raczej od razu zamieszczamy jednak w lesie, raczej rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy idzie na inną aleję. Spikowane już kolejne czempiony, a jest to Yasuo, Amumu, tutaj po drugiej stronie z kolei Wayne i Irelia, no szybko tutaj na razie się zastanawiali. Dużo AD po stronie Obamy, dużo AD mi się wydaje, to na razie co mogę powiedzieć. Tak, ta Irelia razem z Wayne mogą zadawać naprawdę sporo damage'a w late game'ie, a z drugiej strony Yasuo, ale również bardziej skierowany pod AP Mordekaiser i Amumu. Ja bym tylko jeszcze spojrzał właśnie, że jeżeli nie spikują żadnego AP czempiona Obama, to jeżeli jakieś tutaj jeszcze tanki polecą, a widzimy już dwa tanki przynajmniej, to może być tutaj nieciekawe pod tym względem, bo pamiętamy, że no jeżeli się tak można uprzeć tą Wayne, może teoretycznie tam na topa gdzieś pójść, jeżeli chce tutaj podnerować swojego przeciwnika, więc jest ciekawe, zobaczymy czy tutaj jednak będzie coś innego wikniętego, bo jak na razie to no nie zapowiada się na tego APK same Obamy. Tak, ale też nie wiemy tak naprawdę, gdzie zostanie umiejscowiona Irelia, bo może to być jednocześnie i mid, i top lane, a jednak te AP czempiony możemy częściej spotkać na midzie. Nie jest zbyt dużo takich aktualnie w mecie czempionów AP na topie. No, spikowane tutaj, no już mamy te wszystkie ospikowane, więc wydaje mi się, że zobaczymy po stronie Obamy, Udra na dżungli, Wayne na ADC-ku, Irelie na midzie, Tahmkencha na topie i Lulu na supporcie. Tak na 99%. No nie widzę tutaj chyba innej opcji. No chyba, że coś tutaj przygotują, ale zobacz z drugiej strony, ile mamy tanków. Czy to jest właśnie to, o czym mówiłem, że nie mają tego AP, więc zbudowanie armoru będzie naprawdę dużą kontrą na Obamę. Ale też zauważmy, że Wayne niekoniecznie swoje największe obrażenia bije z AD damage'u. Bardzo spory procent zadawanych przez nią obrażeń jest z true damage'u, którego nie da się powstrzymać żadnym armorem. A co do umiejscowienia czempionów jeszcze po stronie Obamy, myślałem ewentualnie nad rozwiązaniem, gdzie to Tahmkench idzie na supporta, Lulu na mida, a Irelia na topa, ale jednak meta grania supportów na midzie chyba dawno minęła.
No to by było naprawdę wielkie podniebienie, mi się wydaje. Ale tak patrząc z drugiej strony, też zobaczyłem jeszcze tę drużynę, to też w sumie tak dużo AP nie mają, jak tak patrzę. No bo co? Yasuo, no AD. Samira, też AD. No ten Mordekaiser, tak? On będzie bił zwracać z AP. No i może ten, jeszcze, a mam jakiś podbombkę, to też było ciekawe. No, więc po jednej i drugiej stronie, bo takie te team compy ciekawe, ale czy są takie najsilniejsze, to ja bym nie powiedział. Na pewno tutaj będzie dużo zabawy w tej grze i będzie nawet dużo ciekawych akcji. Tak, spodziewamy się dużo emocji, ale jedyne co jest pewne, to to, że teraz przejdziemy na przerwę, a na Summoner's Rift spotkamy się już za chwilę. Dokładnie. Just
got drunk off your love, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the brain, but this time I won't collide like I did yesterday. Jesteśmy już na samolot z lift. Już, tak jak zawsze to mówię, przygotowani zawodnicy do wyruszenia w daleką drogę, na niesamowitą rozgrywkę, na tej świetnej planszy, którą już widzieliśmy tyle razy, ale dalej czekamy, bo widzimy tutaj co chwilę inna rozgrywka. Ta sama plansza, a tyle różnych tutaj może się wydarzyć rzeczy i emocji. Zobaczymy, czy jakiś event tutaj nam zapodadzą zawodnicy z ZYG, bo tutaj się gromadzą w jednym miejscu. Chociaż na razie tutaj wydaje mi się, że jednak nic z tego nie będzie. Tak, widzimy, że raczej wszystkie itemy tutaj standardowo, runy wydaje mi się, że tak samo. Ewentualnie zastanawiałbym się nad tym phase rushem Maokaja, aczkolwiek znasz jakąś lepszą alternatywę dla niego? Ja nie znam akurat, więc zaufam mu, że ten phase rush jest, jest dobrą runą, którą sobie wziął. Na pewno ma jakiś plan. Biorąc to, no nie jest to przypadkowa runa, no chyba, że sobie wpisał w internecie best runę z forma Okai na On Jungle sezon 2023, więc no to wtedy faktycznie to może być, mogą być jakieś lepsze runy, ale no jeżeli wziął, na pewno tutaj wie co robi, przynajmniej mam taką nadzieję i zobaczymy jak ta gra się rozpocznie. Już ruszyli tutaj do ataku, wymiany pierwsze na midzie, brane kampy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie pomoc, więc tutaj agresja na midzie i oby jak najwięcej tej agresji, bo chcemy tutaj widzieć naprawdę ciekawy mecz. I przepraszamy również za niezbyt dobre ustawienie czempionów w kolejności, aczkolwiek przez te problemy, które wydarzyły się tuż przed draftem, zawodnicy nie zdążyli się ustawić. Jak zwykle problemy, ale to nieważne, bo widzimy tutaj najważniejsze jest to, że mamy tutaj ostrą rozgrywkę, teraz wymianę też na topie i zobaczymy, kto tutaj pierwszy zgankuje, kto pierwszy wbije levele, kto pierwszy zabije. Mamy często też mi się wydaje, first bloody akurat padają na topie. Jestem ciekawy, czy przy na bocie, chociaż na topie też po gankach padały kilka razy. Jestem ciekawy, czy to właśnie na bocie będzie. Nie przypominam chyba sobie first blooda, który był na midzie chyba jeszcze, ja tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy w ogóle był jeszcze jakiś first blood na midzie. Tak sobie myślę, przecież z tych meczów wydaje tak mi się, że first blood na midzie mógł paść w pierwszym meczu turnieju, kiedy wydaje mi się, że to Nunu i Vilamp zgankował na mida. Aczkolwiek nie wiem, czy teraz... Chyba masz rację. Tylko nie wiem, czy to właśnie był first blood, ale na pewno była ta kula śmierci, która na początku nie trafiła, ale tym Ashe, co pamiętam, było wtedy dobite. Masz rację, jak ty o tym wspominasz. Ale na pewno nie zmienia to faktu, że first bloody najczęściej zaradzają się nam na topie lub bocie, a najczęściej jednak na tym bocie. Chociaż zobaczmy agresywne wejście Mordekaisera. Ucieka jednak Tamkench i ma tutaj chwilę spokoju dla siebie. O, tutaj teraz ładna tutaj wymiana na midzie. I teraz jest mamy jednak to, mamy wejście na bocie, teraz tutaj wejście po fleszu i mamy zabójstwo! Świetnie teraz tutaj to pograli. I tak jak mówiliśmy, zabójstwo na bocie, po ganku Maokaja, świetnie to wyszło. Poszedł flash, poszły też ignity, ale to nieważne, ważniejsze jest, że zdobyli tego golda za Frisbloda. Tak, flashowała jeszcze tutaj Lulu, ale pamiętajmy, że Maokai zawsze cię dogoni po użyciu swojego W, więc nie było tutaj dla niej ucieczki. No dokładnie, jeszcze ją odepchnął, tak, więc tu już w ogóle no szans na ucieczkę nie było, zwłaszcza, że Lulu to nie jest czempion, który w początkowych fazach ma jako dużo HP, no ogólnie to nie jest czempion, który dużo HP ma, więc no tutaj szans na przeżycie nie miała. Tak, i wspomnijmy też o teoretycznie mocnym team kompie na bocie, jakim jest właśnie Lulu z Wayne. Wiemy, że im szybciej Wayne rozbije swoje W na przeciwniku, tym więcej obrażeń True Damage'a będzie mogła zadać. A Lulu, jak wiemy, swoją umiejętnością będzie dawać więcej tego attack speeda, więc to może być naprawdę dobre połączenie na tym bocie.
W ogóle spójrz tutaj, jak to się rozłożyło tutaj pod względem, jakie wardy wzięli. Po jednej stronie mamy same zwykłe wardy, a po drugiej dwa Oracle Lensy. Ciekawe wybory mi się wydaje, bo aż takiego rozstrzału nie zawsze jest tak, że mamy tutaj po jednym na początku drużynie, zazwyczaj tak jest. A tutaj z kolei po jednej mamy dwa Oracle Lensa, a po drugiej zero. No akurat ciekawe mi się to wydaje, tak generalnie patrząc. Jestem ciekawy, czy daje tutaj drużynie to zyg jakąś przewagę, bo wydaje mi się, że te Oracle Lensy, jak dobrze będą używane, to naprawdę mogą pomóc w kierowaniu wizji. Tak, zwłaszcza może mieć to, mogą mieć przewagę przy sytuacjach Drake'owych, gdzie to oni mogą szybciej wywalczyć więcej wizji dla swojej drużyny, a jednocześnie zniszczyć tam przeciwnika. Choć jednak zazwyczaj raczej spotykaliśmy zakupienie tego Oracle Lensa u supporta tuż przed lub już po skompletowaniu tego itema dla supportów, który daje ci wardy. No, tak jak właśnie mówisz, a tymczasem zobacz, tutaj szykuje się nam kolejny gang chyba na bocie, może jakoś uda to jeszcze wyłapać. Chyba dadzą, tak, teraz spuszczują to i będzie idealna sytuacja, już tutaj podchodzi, ale ta nie trafia, zobaczmy co się dzieje, ale ta Amumu, jest wejście i znowu ta Lulu będzie wyłapana, zobacz, jest zabójstwo, chociaż, a mają, i to jest też Samira zgarnia na zabójstwo, więc będą przydatne, no, tutaj jeżeli Samira zrobi się silna, to będzie na pewno nieciekawie, drugie zabójstwo na Lulu, no ten gracz na pewno już może być trochę poirytowany tą sytuacją. Tak, ale widzieliśmy, że dosłownie na moment zawahał się Maokai przed tym wejściem. Widział, że podchodzą do niego przeciwnicy, a jego sojusznicy wciąż bili creepy, więc przestraszył się chyba i zbyt gwałtownie użył tego Q. Tak jak mówisz, a teraz patrz, może tutaj jakiś countergun będzie się szykował. Jest już też Lulu do pomocy, więc wchodzi Udyr. Wchodzi ten niebezpieczny tutaj zabójca, skryty, ale zostaje obity! Nie będzie zabity! Przeżywa jednak, bo używa formy żółwia! I dzięki temu udaje mu się przeżyć, ale zobaczmy! Jeszcze Wayne na lowie! Tutaj dobiją, a mówimy, jest zabójstwo! Na skrawku HP przeżywa Samira, chociaż teraz prawie też umarła! Dalej niebezpiecznie, dalej mogą być kolejne zabójstwa, a Momu nie daje za wygraną! Tutaj Udyr musiał się wycofać, ale coś z tego zadziało, no to było naprawdę niezłe, tego taki... Zwrot tej sytuacji, no bo wydawało się 3-2 tutaj na bocie. Raczej pewne zabójstwo, chociaż jedno dla drużyny Obama, a tymczasem sami sobie stracili życie. Tak, mimo że na początku ta walka 3-2 wyglądała raczej dobrze dla Obama, to potem, gdy została mocno obita ta Vayne, ale też najpierw, gdy został Udyr, bardzo mało HP mu zostało i musiał już uciekać, ta sytuacja nagle przerodziła się już w klasyczne 2-2 na bocie, ale w tej sytuacji już drużyna Zyg wyszła z tego lepiej. Oj, zobacz, widzimy teraz, że Yasuo jest przy tym red buffie, czy będzie próbował stealować, czy zabić Udyra. Zobacz, spójrz, on nawet tego nie wie, to podejdzie, zabierze mu to, ale wziął to, zobacz, Udyr. Tutaj wziął to Udyr, ale chyba upadnie. Zobaczmy, jest RK i chyba umrze, dokładnie umarł. A tymczasem jeszcze tutaj przychodzi do pomocy Irelia. Ale to może być dla niej złe. Jest użyta RK, ale co z tego? Pada i już jest 5-0. No naprawdę, Zyg sobie z Amazonem pogrywa. No mi się wydaje, ja się nie spodziewałem aż takiego początku agresywnego. A tu proszę, no to mi się podoba. Tutaj agresja pełna, Maokai już 3 kile. I tutaj zobaczmy, szykuje się tam kolejne zabójstwo, ale teraz czy nie będzie ona właśnie na konto Obama? Użyta chyba RK z tego, co mi się tak wydaje, jest. Dokładnie. Teraz sam konwersja Mordekaisera, gdzie wiemy, że jego rezysty są osłabione. Przeszuje! Jest szansa, żeby tam konwersja się to udało zabić! Chociaż niebezpiecznie jest zabójstwo, więc mamy 5-1. Na pewno to jakaś nadzieja dla drużyny Obama, bo te potrzebowali tutaj zabójstwa, no bo tego golda na pewno brakowało. Tak, i zauważmy, że z tej sytuacji przy red buffie nie wziął żadnego killa Yasuo. Obydwa trafiły do Maokaja i ostatecznie nie zdołał swojego celu Yasuo osiągnąć i podebrać tego red buffa przeciwnikowi. No nie udało mu się przez to też ten Udyr wbił szóstkę, więc... Chociaż tak czy siak Udyr, no ta szóstka aż takiej różnicy nie robi jak kolejny czempion, bo wiemy, że on tutaj może sobie te skille szybciej ulepszać, bo on ma te formy, tak? Więc to aż takie różnice nie robi, jak na przykład przy Yasuo jakby wbił szóstkę, bo wtedy tą RK odblokowuje. Ale no, na pewno też to coś mu dało. No,
niestety, no tutaj dużych szans nie ma, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, trzech na jednego to raczej dużo szans nie ma. No i ta Irelia też tam już tak po czasie trochę podeszła i no tutaj, można powiedzieć, przyszła i się oddała w ręce przeciwnikom. Tak, widzimy teraz po obydwu stronach wardy w tym krzaku na rzece, a w okolicy dolnej alei jest też Udyr. Lecz jego kroki chyba kierują się bardziej w kierunku Drake'a niż Lee na ganka na bota. Choć jednak, ale przechodzi też przez tribusz, w którym znajduje się Control Ward. No tutaj mi się wydaje, że gdyby nie ta kontrolka, to może jakiś tutaj gank byłby robiony. A tak to no nic tutaj nie ma z tego, ale znaczy Yasuo tam zbiegł, więc nawet mogłoby się niebezpiecznie dla Udyra. No, musiał się wycofać. Nie ma bardzo żadnych na smoku, ani jedna, ani druga drużyna, więc no teoretycznie jakby któraś z nich zaczęła to robić, to nie wiedzieliby oni o sobie tutaj. Tak, i zauważmy też, że w międzyczasie Maokai zgarnął Heralda na konto drużyny Zyg i jest teraz właśnie używany na midzie, by jeszcze bardziej rozpędzić tego Yasuo. No i tutaj zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. No jest tutaj właśnie ten Herald. Zobaczymy, ile on weźmie tych plate'ów. No, albo nie zobaczymy. Może zobaczymy za chwilę wtedy, bo na razie przyjrzeć się nie możemy, ile tam wbiło tych plate'ów. Może za chwilę zobaczymy na mapie, tak? I dokładnie zostały dwa plate'y. No, czyli na pewno dodatkowe zastrzyk gotówki dla Yasuo, który potrzebował tej gotówki, bo wcześniej się tych kili nie udało zdobyć, więc teraz może trochę odbiegnie tutaj. Chociaż nie jestem tak naprawdę pewien, czy Yasuo był w na tyle bliskiej odległości od tej wieży, aby zgarnąć z niej złoto. Był trochę odganiany przez Udyra i Irelia. Mimo wszystko wydaje mi się, że chyba wziął tego, no bo co, nikt by nie dostał tego golda? Tak to w ogóle może działać? Żeby pójść przez Heralda i nikt nie zdobywa tego golda? Nie, wtedy zdobywa złoto tylko zawodnik, który tego Heralda wypuścił, więc jest teoretycznie taka możliwość. A, no chyba, że tak, no do tego, no nie wiedziałem, więc tutaj dowiaduję się też, czy kolejne ciekawostki, a tymczasem brany tutaj smok bez większych problemów, nawet brak tej wizji na smoku im to nie przeszkodził, bo w sytuacji, gdyby ktoś tutaj tam był, to na pewno by sobie z tym przeciwnikiem poradzili, zwłaszcza, że było ich tam całkiem sporo w tym miejscu, więc można powiedzieć, dobry tutaj zagranie i wzięty smok, na pewno mogą być zadowoleni z tej akcji. Tak, i widzimy teraz Udyra w pobliżu mida. Wydaje mi się, że chce wchodzić tutaj w Yasuo i on o tym nie wie. Dopiero teraz zauważa go. I to jest naprawdę dobra ucieczka, mimo że... Ale nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy podchodzi to się już Maokai, nie wiem, czy nie za późno. Jest używana Erka, flashuje. Jest też Erka Maokai, a może być zabójstwo na Ireli. I tak będzie! Zobacz, co tu się stało. Kolejny raz można powiedzieć, że tutaj Zyg flipuje akcję na swoją korzyść. Tak jak wcześniej na bocie, tak teraz tutaj udaje im się tej, można powiedzieć, sytuacji beznadziejnej zrobić coś bardzo dobrego. Tak, widzieliśmy, że już po chwili ta ucieczka Yasuo przerodziła się w gonienie za przeciwnikiem. Widzieliśmy to bardzo dobre podbicie z Erki, a potem już tylko podchodzi Maokai i rzuca to niebezpiecznie. Swoje oj, tutaj będą jakieś zabójstwa, ale na kogo tego nie wie nikt? Zobaczmy, teraz dodżuje to Mordekaiser i będzie miał zabójstwo! Tak, będzie miał zabójstwo! No było blisko tutaj nawet dla tego Tamkenta, żeby tutaj zgarnął kolejne zabójstwo na topie, ale na jego nieszczęście, no zabrakło tutaj, mi się wydaje, tym jęzorem trafienia. Jakby trafił, to raczej by miał tutaj już kolejne zabójstwo na Mordekaiserze. No oczywiście też ta wielka tarcza, którą daje sobie Mordekaiser, na pewno też przeszkodziła w zabójstwie, w sensie zabójstwie na rzecz Tamkencza, więc no niestety się nie udało, ale zakupiony już tutaj cały hardsteel dla Tamkencza, więc będzie tego stakował i będzie coraz silniejszy. A za to z drugiej strony Relike'a, czyli ewidentne ograniczanie prędkości przeciwników, gdy jest w pobliżu i oczywiście ich zaatakuje. No i na razie tutaj mamy chwilę takiego spokoju, czy zobaczmy, jak mało ma HP ten tower na tym idzie. Możliwe, że zaraz będzie on tutaj w jakiś sposób niszczony,
a wiemy, że na pewno First Tower to jest coś, co by się przydało, no bo to jest już trochę golda wtedy dla drużyny i wtedy to już zawsze coś przyjemnego, tak? A tymczasem mamy walkę, tutaj znowu wymianę na topie, a nie ustępują tej zawodnicy. Teraz zawsze czterech na bocie z drużyny Zyg i jest zabójstwo numer jeden, będzie kolejny, poszła RK, jest zabójstwo numer dwa, czy jeszcze pójdą po kolejne? I Dalia w niebezpiecznej sytuacji używa Erki, fleszuje. Podchodzi Maokai, wybity teraz wszystkie miniony niebezpiecznie. Maokai może paść, chyba padnie, ale weźmie jeszcze ze sobą do grobu. Tylko o, zobaczmy, co tu się porobiło. Oj, czy Samira nie upadnie teraz? Przeżywa 4-1. Świetnie, tutaj świetnie daje pod Towera. Tak, wyjestowana drużyna Obamy, ale na początku wydawało mi się, że użycie tej Erki Yasuo pod wieżę, aby wziąć Lulu, nie było jednak zbyt dobrą decyzją. Widzieliśmy, że tam było trzech zawodników kontra jeden support, a wydaje mi się, że Yasuo mógł znaleźć tutaj jakąś lepszą Erkę. No, ale jednak to się udało. Wyłączył Lulu i po kolei włączali przeciwników. Też Samira dołożyła dużo damage'a ze swojej Erki tam na koniec, więc na pewno to też dało im tutaj powodzenie w tej akcji. Wzięty i tower na bocie, i tower na midzie. No ta gra 16 minuta, a no tutaj Obama już jest w naprawdę ciężkiej sytuacji. Tak, widzimy teraz wymianę. Jest użyta Erka Mordekaisera i to są te olbrzymie obrażenia do Tahmkencha. Widzimy, że połyka teraz Mordekaisera. Jest flash. I to jest użycie jego E w miejscu i to chyba nie była zbyt dobra decyzja. Ale zobaczmy, czy on tutaj chyba już nie ucieknie. Chociaż zobaczmy, musi tutaj jednak trochę jeszcze... O, tego Mordekaisera. Mordekaiser boi się trochę podchodzić już. Jest na wardzie, więc sytuacja się tutaj totalnie odwróciła teraz, zobaczmy. Czy Tahmkench będzie próbował jeszcze coś tam skubnąć tego Mordekaisera? Jestem tego ciekawy. Nie ma Erki, co jest prawda. Jest trafiony Jęzor, aczkolwiek też jest kutrafiony do Mordekaisera. I będzie teraz go palił coraz bardziej z tej swojej pasywki i kolejne walnięcie swoim młotem dało mu to zabójstwo. No i to już naprawdę nie wygląda kolorowo dla drużyny Zyg. A czy dla drużyny Obama, co oczywiście się powiedzieć. Zyg właśnie jest w bardzo komfortowej sytuacji. No mają zdecydowaną przewagę. Prawie 10 tysięcy golda, no jest to duża różnica, zwłaszcza, że tutaj mamy, no nie była to taka przewaga, jakby na przykład było, nie wiem, 60 tysięcy do 50 tysięcy golda, ale tu mamy tylko 30 do 24, 33 do 24, więc jest to zdecydowana różnica w tej sytuacji. I jeszcze wbrany teraz smog, więc kolejny tutaj obiektyw wbrany na stronę Zyg, czyli tak, podsumujmy, były dwa smoki. Herald, nie wiem czy nie dwa były brane, chyba są nawet tak, bo teraz wzięty teraz drugi Herald przez Maokaja, więc to już w ogóle będzie puszowane. No naprawdę tutaj pod tym względem świetnie tutaj rozplanowali sobie, wiedzą gdzie kiedy znaleźć się na mapie, żeby dobrze znaleźć zabójstwo, żeby wziąć obiektywa i to dzięki temu właśnie prowadzą w tej rozgrywce. Tak, i to trzeba też tutaj powiedzieć, że to jest bardzo dobra gra junglera drużyny Zyg. Ten Maokai ma naprawdę bardzo duży impact na całą mapę i jeśli pojawia się na topie, to zgarnia automatycznie Heralda, a na bocie są już wzięte też dwa Drake'i i przypomnijmy, że na mapie pojawił się żywioł smoka ognistego. No ile w ogóle ganku zrobił w tym meczu Maokai, no naprawdę... No nie chcę tego mówić, ale chyba to będę musiał powiedzieć, że jest tutaj trochę jungle div w tej grze. Nie wiem co mówić, a tymczasem tutaj pada nam Tahmkench za topie, może jeszcze jakoś się wybroni, nie ma szans, to gdzie to się wybronić przed tak potężnym damage'em Mordekaisera, wyłapany tutaj z tej łapy, no i nie miał szans na ucieczkę. Czasem jeszcze tutaj podchodzi sobie śmiało Yasuo, ma tutaj pomoc jak coś Mordekaisera, który z tego co mi się wydaje Erki wcześniej nie użył. O, jest tutaj Irelia i nie wiem czy to będzie dobre dla tego Yasuo. Nie trafiona Erka Irelii i będzie wyłapana chyba ona, zobaczmy. Jeszcze podbicie tam udry w oddali, no i zobaczmy, kolejne zabójstwo, no właśnie tak jakbyśmy pomyśleli, że właśnie to nie jest chyba dobre akcja tutaj, że bo jest to Irelia, ale no zobaczmy, to już jest taka przewaga drużyny Zyg, że oni już mogą pozwalać powoli na wszystko, już jest tak po prostu odbiegają od przeciwników poziomem, że naprawdę tutaj już mogą sobie na coraz bardziej wariackie akcje pozwalać. Tak, zauważmy, że to jest już 10 tysięcy przewagi,
ale też dalej w ekwipunku Maokaja widnieje to nierozbite jeszcze oko Heralda, więc to jeszcze bardziej powiększy ich przewagę. Zobacz, już trzeci tower wzięty. Wszystkie pierwsze wzięte. Za chwilę pewnie padnie tier 2, bo Herald pójdzie najprawdopodobniej tutaj na bocie, jak widzimy, bo tam się szykują do tego. O, zobacz, będzie się ten Herald też kończy, więc no, trzeba go w końcu użyć. I tak chyba się właśnie zaraz będzie działo. Zobaczmy. Jeszcze Erka puszczona, ale nie wiem w sumie po co, bo tam nikogo nie było. Może tak na wszelki wypadek, bo możemy się już w szaku, a w czasie Yasuo musi też uciekać na tym topie. Wzbrana wieża na tym bocie. Nawet Herald nie zdąży uderzyć, chociaż zdąży uderzyć. Niestety, no i akurat to uderzenie Heralda nie jest raczej dobre dla drużyny Zyg. Widzimy, że bardzo spora część HP mu spadła. I ale już przed uderzeniem w Inhibitor ma tylko 1000 HP. Ale zobacz, ale to co jest robią. Bardzo ekspresowa eliminacja Lulu. Zobacz, i teraz co się idą dzieje. Po więcej. Świetna też RK. Mumu zdestruuje dwie osoby. To poszło. Ale co z tego? No tutaj, chociaż teraz niebezpiecznie dla obu drużyn, muszą jeszcze uważać. Herald dalej żyje, zesmajtowany teraz od Zdyra. No, świetny push, mimo tego, że ten Herald dostał ten obrażenia na samym starcie. O, tutaj muszę przerwać, bo jest akcja i jest to zabójstwo, lecą. Czyżby drużyna Obama została... Leci jeszcze Maokaj za tą Irelią i znajduje eliminację. Schodzi jeszcze Maokaj. Oj, to może być koniec, to może być koniec właśnie w tym momencie. Jeszcze Erka leci. Chociaż chyba na koniec się nie zdecydują, no bo nie ma tutaj za bardzo jak, nie ma minionów, więc trzeba będzie jeszcze poczekać. No... I to by było na tyle z tej akcji, chociaż no ta akcja naprawdę zabójcza dla drużyny Obama, to oznacza no bardzo nieciekawą sytuację, no której już prawie, że można powiedzieć, no prawie nieodwracalną sytuację, no bo z 18 do 3 to nie wiem, co musiało się stać, żeby tutaj jeszcze oni wygrali. I widzieliśmy, że tą walkę Zyg grało cały czas bez swojego midlanera. Yasuo przez ten cały czas był na topie, spuszował tier 2 i znacznie obił również wieżę inhibitorową, więc mimo, że mieli jednego zawodnika mniej, to naprawdę wygrali tą walkę i potem już tylko za dalekie wejście Maokaja pod wieżę sprawiło, że upadł w tej sytuacji. No a teraz, że chcę z tego Barona, mi się wydaje, że będzie można sobie śmiało powiedzieć, że skończą za chwilę grę. No zobacz, no tu już podchodzi, teraz nie wiem, czy to w ogóle będą podchodzić, bo teraz zobacz, jeszcze bot się pushuje tam powoli. No i co tutaj, no nie było nawet szans na podejście. Jeszcze trzeci smok za chwilę się tutaj nam zrespi. Ale oni chyba szukają tutaj fightu na midzie. Oj tak, jest RK, Maokaja puszczona. Wchodzą, jest trafiona RK. Obijane tutaj, zabita, ekspresowa w ogóle Wayne znikła z plaży. Teraz też zabijana, kolejny champion, Tahmkent spadł. No i padła też Irelia oczywiście wcześniej. No i tutaj będzie puszczowany chyba midem. Będzie gra kończona, chociaż zobacz, mogą pójść nawet, powiedzmy sobie, spójrz, ta fala jest, ona już jest dosłownie pod towerem, więc nawet nie trzeba puszczać tego mida, ale... Uder chyba też zostanie tutaj wykluczony, jest trafiony tym przyciągnięciem od Mordekaisera. Brakuje tutaj jednego autoataku od Samiri i właśnie się teraz wydarzył. A teraz, jeszcze Lulu może upaść, zobaczmy. Ale po co te w ogóle brany w sumie ten mit? I jak tutaj już widzimy, tutaj te miniony spuszują, można poszukać... Widzimy, że bawi się chyba teraz Maokaj z tą Lulu. Ale nie zdąży chyba je dogonić, więc mamy koniec gry, 23 minuty, porównając z tamtą grą, która była przed chwilą, zdecydowanie szybsza gra, no i stomp od samego początku, jak już tutaj zabili, rozkręcili się i nie pozostawili suchej nitki po przeciwnikach. Tak, ale też trzeba zauważyć, jak dużą przewagę wykreował tutaj jungler Maokaj. No to była naprawdę klasowy występ tego zawodnika i bardzo dużo ganków i brane praktycznie w zasadzie to wszystkie obiektywy, które zdążyły się pojawić na mapie oprócz tego ostatniego smoka, na którego po prostu nie starczyło już czasu drużynie Zyg, więc ja bym tutaj naświetlił występ tego zawodnika. Na pewno dobrze tutaj się pokazał, no i dał dużo swojej drużynie. Trochę mi się wydaje, najgorzej z drużyny Zyg mi się wydaje jednak tutaj Yasuo, chociaż on mi się wydaje miał inną rolę w tej drużynie, bo gdy jego sojusznicy zajmowali się tutaj zdobywaniem zabójstw, on był takim właśnie graczem, który bardziej brał towery, pushował
No i dzięki temu też na pewno tutaj pomógł swojej drużynie. No widzieliśmy w tym ostatniej fazie też go nie było, że skupił się on na poszywaniu topa. Nie było jakimś ważnym, mi się wydaje, w tej grze elementem, chociaż miał parę swoich sytuacji, na przykład wtedy, kiedy podszedł pod tego udera, pamiętamy, kiedy obrał sobie Reda. Nawet się tego uder nie spodziewał. No i dzięki temu tutaj zabił, tak, zabili nawet, bo tam w trójkę potem byli nawet tego utyra i jeszcze potem wyhaczyli Irelię. Tak, i wydaje mi się, że można by też podkreślić udział tutaj toplanera w tej grze. Chodzi mi tutaj o Mordekaisera, który zgarnął naprawdę sporo zabójstw w 1v1 z tym tamkęczem. Nie miał sobie równych na tych potyczkach na toplanie. No dokładnie, a co do drużyny byłego prezydenta USA, no to niestety no, ta gra zupełnie nie po ich myśli. Wydaje mi się, że najbardziej mogą sobie pluć w brodę po tej akcji na bocie, która była na początku. Wydaje mi się, że ona im bardzo dużo zabrała. Też tej pewności siebie, ale nie tylko, bo no, mieli początkowo przewagę na tej akcji na bocie, na tym ganku, a okazało się, że wcale tak dobrze to nie wygląda i sami tam popadali wszyscy. Potem była jeszcze podobna akcja właśnie na midzie, gdzie Yasuo, może być, ograł tam Irelię razem z Udyrem. Uciekał, zerkował, a potem okazało się, że już do pomocy jest Maokai i zdążyli jeszcze tą Irelię zabić, więc na pewno takimi akcjami też Zyg tutaj pokazało swoją dominację i świetnie tutaj pograli. Tak, a co do dalszej przewagi zgromadzonej przez Maokaja, to zaznaczmy też ten pierwszy gank na bocie, z którego to wziął First Blooda na Lulu. I ogólnie wydaje mi się, że nie wyszła tutaj ta gra całemu botlane'owi drużyny Obama. Myśleliśmy, że ta Lulu z Wayne mogą zrobić naprawdę tutaj sporą przewagę i dzięki tym przyspieszonym autoatakom naprawdę sporo zdziałać. No ale raczej się zawiedliśmy. No niestety tak to musiało się skończyć. Jak widzicie, mam te przesyłane następne spotkania, które już odbędą się jutro. Ile z tych spotkań będzie streamowane, jeszcze wam powiecie, możemy, postaramy się oczywiście jak najwięcej. Kończymy niestety już ten dzień. Wydaje mi się, że te ostatnie spotkanie, jednostronne dosyć, ale spotkanie wcześniejsze na pewno dostarczyło trochę emocji. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja komentował dla was Kamil Mazet Nawrocki i Przemysław Pemorzłowski. Dziękujemy za ten dzień. Dziękujemy i to by było na tyle. Adios!